Panie marszałkiem, jest oprócz mnie jeszcze czterech wicemarszałków, jest marszałek. My zajmujemy się prowadzeniem obrad. Tak? Obrady polegają na tym, że posłowie, ugrupowania różne proponują projekty ustaw. Tak? Na przykład nie będzie sklepy, będą zamknięte w niedzielę. No i później dyskutujemy na temat tego programu. I marszałek siedzi, byliście jeszcze w sali plenarnej, tej głównej takiej? Nie, jeszcze nie. No marszałek siedzi, jakby no dba o to, żeby posłowie zachowywali się w sposób cywilizowany, tak? Żeby tam nie krzyczeć. Generalnie zajmuje się wicemarszałek. Sam, no tak jak on. No to znaczy tak, jeżeli chodzi o formalne sprawy i jakby... Ja nie wiem, czy to jest specyfika naszego parlamentu, czy no troszeczkę naszego może społeczeństwa. W związku się przestrzega czasu, który jest. Jak my wyznaczamy półtorej minuty, no to po prostu jak się skończył czas, to wyłączam mikrofon i polskiej kultury za granicą. I oni ogłosili konkurs. Konkurs na logo. Logo, czyli prawda, jak ma wyglądać ten napis Narodowy Instytut Polskiej Kultury za granicą. I oni za to płacą 40 tysięcy złotych. I według mnie to jest strasznie dużo, 40 tysięcy złotych. I pytanie, czy logo powinno tyle kosztować. Ja uważam, że wszystkie instytucje w Polsce powinny mieć takie samo logo. No nie, orzełek, prawda, i napis Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, albo Narodowy Instytut Polskiej Kultury za granicą, albo Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I wtedy każde takie logo nie kosztowałoby 400 tysięcy. Bo oni muszą waszym rodzicom zabrać, prawda, każdemu po kilka tysięcy miesięcznie,